No to jest na pewno coś, co nie jest do końca przyjemne, to co jest właśnie tym takim trochę charówką, czyli no musisz bardzo, bardzo mocno pilnować diety, wagi. Dzisiaj też jest troszkę łatwiej, bo jest mnóstwo specjalistów, mnóstwo metod, które można stosować i naprawdę ta dieta może być bardzo bogata i możesz dużo jeść, a w zasadzie tę wagę możesz utrzymywać lub ją zrzucać. Kiedyś troszkę inaczej to wyglądało, tych specjalistów nie było aż tyle. Ja dopiero w końcówce swojej kariery miałem dietetyka, z którym współpracowałem, a tak to w zasadzie sam ustawiałem jakąś tam dietę ze współpracą z profesorem Żołędziem i on po prostu mi dozował, że tyle białka powinieneś mieć, tyle węglowodanów, kiedy te węglowodany, kiedy lepiej nie, jak najmniej tłuszczu i tak dalej. I tego się stosowałem gdzieś tam. Po olimpiadzie w Nagano w 98 roku sporo schudłem i później zaczęły się sukcesy, bo to wszystko miało jakby miejsce i trening większy i inny i właśnie rozpoczęcie współpracy z tymi specjalistami, tak samo gdzieś tam zaangażowanie i myślę też, że to, że zawodnik jest lżejszy, wtedy dużo łatwiej mu pewne rzeczy wykonywać, dlatego że no, ten sport akurat jest na takich zasadach, że ta waga i dynamika bardzo dużą rolę odgrywa i często gdzieś tam lepiej wziąć krótsze narty, a być dużo lżejszym, bo ma to dużo większy wpływ na później na samo skakanie, więc są te wyrzeczenia bardzo duże. Treningi też troszkę się teraz zmieniły, nie ma już aż takich obciążeń jak dawniej było. Dzisiaj jak patrzymy, to trzeba się uczyć wypoczywać. Kiedyś o tym tyle się nie mówiło, teraz naprawdę trening jest konkretny. Wtedy jak robimy trening taki, to robimy taki, jak taki, to taki. Ale później odpoczywamy, nie ma mowy o jakichś tam jeszcze pracach w ogrodzie, czy gdzieś zupełnie coś innego robienie w domu, tylko regeneracja pełna.